Cześć, z tej strony Remek z Motocontrollera, a to jest kolejny odcinek Okiem Eksperta. Dzisiaj historia Forda Focusa ST, czyli samochodu, który podczas jazdy, prowadzenia wzbudza naprawdę pozytywne emocje. Dostaliśmy do sprawdzenia tego Focusa w pakiecie standard. Z ogłoszenia wynikało, że Focus jest wyprodukowany w 2017 roku, Posiada silnik dwulitrowy benzynowy mocy 250 koni, ma manualną skrzynię biegów i oczywiście napęd na przód. Samochód sprowadzony z Kanady, więc mogliśmy się spodziewać, że jakąś przeszłość wypadkową będzie miał, ale to o tym oczywiście w dalszej części. Auto miało przejechane 55 tysięcy kilometrów i było wycenione na 57 500 zł. 500 no to co, jedziemy, oglądamy jesteś w trakcie zmiany auta? sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem w efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować po przyjeździe na miejsce no, fokus, jak na zdjęciach czerwony, pięciodrzwiowy, ST więc co, zaczynamy oględziny. Pomiar e, grubości lakieru no wykazał oczywiście, że coś było z tym autem robione. A coś to trochę więcej niż tylko jakieś małe coś. Maska, druga warstwa lakieru, lewa strona, tutaj już na przednim błotniku już było troszeczkę masy szpachlowej. E, przednie lewe drzwi e, też naprawiane z użyciem masy szpachlowej. Tylne lewe, o dziwo, druga warstwa lakieru, tylny błotnik, również masa szpachlowa. Z prawej strony było to natomiast tak, że Tylne drzwi były, słuchajcie, tylne drzwi były oryginalne, miały, miały oryginalną warstwę lakieru, tyle co na dachu i na, na tylnej klapie, to było około 120 mikronów. Tylny prawy błotnik miał troszeczkę wyższą wartość, tam do 200, do 200 mikronów. Eee, prawe przednie drzwi były naprawiane z użyciem masy szpachlowej i przedni prawy błotnik, druga warstwa lakieru. Sprawdziłem sobie jeszcze wnęki, no i z lewej strony tutaj przy drzwiach kierowcy wnęka miała prawie 500 mikronów, czyli też tutaj była naprawiana. Z tyłu miała około 400, też z tyłu z lewej strony. Wszystkie drzwi, wszystkie zawiasy i z prawej i z lewej strony posiadały ślady odkręcania śrub, więc drzwi były demontowane. No to też na, na, na duży minus. Z tyłu, jak się otwierało drzwi, czy lewe, czy prawe, to na progach były takie otwory technologiczne, które powinny mieć zaślepki. No, tych zaślepek nie było, wyglądało, wyglądało to słabo. Też z lewej strony, jak się potwierało drzwi, mocowanie nakładki progu. Też było zrobione, powiedzmy, delikatnie niefachowo, pod maską, jak otworzyłem maskę, no to też ślady odkręcania śrub. Dodatkowo na fartuchach z przodu, na prawym i na lewym, tu gdzie są montowane błotniki, tam było widać, że ktoś coś klepał. Ktoś coś klepał i nie zabezpieczył tego z powrotem lakierem, bo było widać normalne, normalnie obicia. Nie? Samochód w środku, jak na 55 tysięcy, no to powiem Wam szczerze, że no, nie wyglądał jakoś szczególnie super. Gdzieś tam były zarysowania na plastikach, boczek fotela kierowcy miał delikatne przetarcia, delikatne, ale miał, no są to fotele Recaro tam zamontowane, głębokie, głębokie kubełki, to widocznie często było wsiadane, wysiadane. Schowek przed pasażerem, no niestety był połamany. Jak się go otworzyło, ciężko było, było zamknąć jeden zawias, jeden zawias był złamany. W schowku szukałem tam jakiejś dokumentacji serwisowej, bo było zaznaczone, że auto serwisowane, ale nie znalazłem niczego na temat serwisowania tego samochodu. I co? Cała reszta wyposażenia, tutaj jak wszystko sprawdzałem, to wszystko generalnie, generalnie wszystko działało. Każdy, każdy, każdy guziczek i tak dalej. Jedynie była spalona żarówka prawego światła przeciwmgielnego z przodu, a tak cała reszta dzia działała. No auto co? Auto było no, do wysprzątania. No, w bagażniku było trochę brudno i tak dalej, ale to powiedzmy, że normalna eksploatacja. Auto jeżdżone, nie przygotowywane do sprzedaży. I na tym, na tym możemy skończyć. Po oględzinach co? Wsiadłem w auto, no i jazda próbna, nie? No jazda próbna no, bardzo przyjemna, bardzo przyjemna. Jak to, jak to 250 koni w benzynie, przód napęd, fajnie to się napędzało, naprawdę przyspieszenie robiło wrażenie. Był zamontowany chyba tak zwany blow off, no bo przy każdej zmianie biegów z podmaski słychać było taki syk dodatkowy. To jak ktoś lubi, to, to jak najbardziej podbija jeszcze wrażenie tej prędkości i, i prowadzenia. Do samochodu był jeden oryginalny kluczyk, drugi był dorabiany. Tam to było co? No zarejestrowane w Polsce, ubezpieczone. Ono w Polsce od 2020 roku, od tamtej pory chyba miało już dwóch właścicieli w Polsce. No i co? No i. Tyle, no jeździł, tak, jeździł, skręcał, hamował. Tu okej. Okay. Najgorzej, no, te, te, te przeprowadzone naprawy blacharsko-lakiernicze, które no, no nie do końca były zrobione fachowo. Nie? Ktoś po prostu słabo do tego podszedł i słabo się postarał, jeżeli chodzi o, o właśnie o te detale, o, o wykończenie tych pewnych rzeczy. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Auto zostało polecone tylko i wyłącznie warunkowo, no bo patrząc na jego przebieg, na jego rocznik, na jego wyposażenie i porównując to do jego ceny, czyli te 57 500, no to cena naprawdę, naprawdę fajna, jakby ktoś chciał mieć takie auto. Ale trzeba sobie oczywiście zdawać sprawę, że ono tych przygód miało, bądź miało jedną większą przygodę. To na pewno jest odnotowane i. Przy dalszej odsprzedaży potem tego samochodu, no, trzeba się liczyć z tym, że niestety utrata wartości będzie o wiele większa. No i trzeba będzie znaleźć klienta, który zaakceptuje te rzeczy, albo jeszcze przed sprzedażą pojeździć i poprawić to wszystko, nie? co oczywiście da radę poprawić. Co to wszystko w tym odcinku? Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał. I do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, hej!